Kolejny punkt. Gdzieś tam się coś spięło. Za szybko byśmy skończyli. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2014. Jest to projekt komisja, więc pan przewodniczący, bardzo proszę o wprowadzenie. Obiecałem, że będzie krótko, także dwa, trzy zdania. Grupa mieszkańców osiedla przy Arce Blok 17 zobligowała się dołożyć pewną kwotę do remontu chodnika, który jest chodnikiem gminnym. I wstępnie będą wprowadzać tą kwotę na rok 2014 do budżetu. Komisja uważa, że jest to idealna sytuacja, żeby rozpocząć jakąś współpracę, czyli troszeczkę budżet Krakowa będzie miał lżej, natomiast mieszkańcy będą zadowoleni. Jeżeli jest taka szansa, to zostanie to zadanie zrealizowane. Oczywiście ląduje ono na ostatnim miejscu. Jeżeli, szanowni państwo, zagłosujecie za, jeżeli będą pieniądze, to zostanie ono wykonane w roku 2014, jeżeli nie, przełożymy to zadanie na rok 2015. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na ten temat. Proszę bardzo. Nie ma chętnych do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2014.